3, 4. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym Filmotoku. Dzisiaj porozmawiamy o filmie kultowym, który teraz w wersji odnowionej, a właściwie pierwotnej reżyserskiej trafił do kin dzięki firmie Reset. No właśnie, to arcydzieło Francisa Forda Coppoli, które traktuje o wojnie w Wietnamie, ale jest tam dużo też innych wątków ciekawych, które przez ten film się przebijają. Michał, może ty powiesz, co to za wątki, tak? I które są według ciebie najbardziej interesujące? Przede wszystkim jest wątek podróży, wątek drogi, tego, że główny bohater grany przez Sheena przeczesuje dżunglę wietnamską w poszukiwaniu pułkownika Kerca granego przez Marlona Brando. I to przeczesywanie, poszukiwanie go przypomina przechodzenie przez kręgi piekielne jak w Boskiej Komedii. Mamy wątek kolonialny, związany nie tyle z Ameryką, co również z Francją. Którego zresztą nie było w wersji pierwotnej kinowej, która trafiła do kin w 79 i zresztą wygrała festiwal w Cannes. Tutaj pewna polityczność Francisa Ford Coppoli się ujawnia, bo co prawda w Cannes wątku francuskiego nie było, ale już był przy Oscarach. No właśnie. To dzieło wielkie, to dzieło monumentalne. Totalne. No, tak, no zresztą no, wystarczy powiedzieć, że trwa 2,5 godziny ta wersja. 3 godziny 5 minut. 3 godziny 5 minut, tak. 2,5 godziny wersja pierwotna. Zwracam honor. Także jest to, sami wiecie, trudne do wysiedzenia w kinie 3-godzinny seans. Dla mnie to było wręcz przyjemność, bo po prostu ta historia była kompletna, wręcz taka schludna artystycznie. Między innymi wycięto scenę, dzisiaj uważam niepotrzebną, gdy Marlon Brando przechadza się z dziećmi w trzecim akcie. Zostały tylko te takie mityczne w cieniu. Ja odczuwam tę jego boskość tam i ona jest przerażająca wręcz. Film jest, tak jak mówiłem, dziełem kultowym, które jednak miało dosyć trudną historię, jeżeli chodzi o samo tworzenie, tak? No bo mi się przypominają takie zdjęcia, kiedy taki umęczony, zdegradowany praktycznie Francis Ford Coppola na planie filmu, prawda, nad jakąś rzeką i wioską saigońską. Po prostu no, wygląda na ledwo żywego, tak? Jakby po prostu za chwilę miał konać. Padł tam w depresję. Zacznijmy może od tego, że Francis Ford Coppola pierwotnie miał być tylko producentem. Reżyser pierwotny był George Lucas, ale gdy tam był zajęty Gwiezdnymi Wojnami, no to nie można go było wykorzystać, więc Francis Ford Coppola wkroczył do akcji i gdy zaczął kręcić na Filipinach, to zderzył się z multumem problemów. Zaczynając od załamania nerwowego głównego bohatera, tego, że ciągle czegoś brakowało. Martin Sheen w ogóle doznał zawału na planie czasu, tak, apokalipsy. Także w tych takich scenach, gdzie jego bohater ma zakrytą twarz albo wyłania się z wody jako taki duch, tak, w pewnym sensie, no to zastępował go dubler. Piękna, poetycka scena to była. Taka ciekawostka trochę z mojej branży jest taka, komiksowej, że na syntezatorach w tym filmie zadebiutowała w branży filmowej Shelley Walker. To jest kobieta, która zrobiła muzykę do Batman The Animated Series, do Mask of the Phantasm i jest uznawana za jedną z najważniejszych kompozytorek w ogóle w Hollywood. No to jest taki easter egg. Czyli widzicie, w kulturze amerykańskiej komiks jest praktycznie wszędzie. To jest jak gdyby wpisane w ich kulturę, tak? To jest zupełnie inaczej niż w naszym kraju, gdzie my aż tak bardzo komiksem się nie jaramy. A może błąd, może ci bohaterowie powinni być przykładem dla naszych herosów. Postaram się to zmienić.
próbuje do tego przekonywać reżyserów, decydentów, no ale idzie to opornie, ale kto wie, może się zmieni to. Może kiedyś ktoś zrobi na przykład Złego, który jest takim legendarnym projektem, którego w Polsce nie da się zrobić. Może ktoś wreszcie go zrobi tak jak należy. A przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Pytania nie było. A. Była kontynuacja wątku poprzedniego związanego z komiksami. Mówiłem o tym, że no, w Polsce brakuje takich bohaterów, tak? Komiksowych. No nie zgodzę się z tobą. Ale wróćmy może jednak do czasu apokalipsy, bo jednak rozmawiamy o tym filmie. Zgoda, jest o czym opowiadać. To jest on komiksowy, zwłaszcza w tym pierwszym akcie, gdy mamy do czynienia z dowódcą, który przyznaje, że lubi zapach napalmu o poranku. To była tak przerysowana scena, ale jednocześnie ukazująca to, jak psychopaci tacy charyzmatyczni odnajdują się w tym środowisku. Tak, no czyli uwielbiam zapach napalmu o poranku, tak? Bo to pachnie jak smak zwycięstwa. Tak, to jest jedna z najważniejszych rol drugoplanowych w tym filmie Diwala. Okay. No i tak, i zapamiętujemy tą scenę i praktycznie cytujemy, ona istnieje w popkulturze no już od właśnie powstania, od czasu powstania tego filmu, czyli od roku 79, bo wtedy on się pokazał na ekranach, tak? Aczkolwiek tę scenę przebija moim zdaniem tekst odnośnie desek surfingowych, gdy ów dowódca ich poszukuje. To już było bezcenne. Tak, no bo Robert Duvall po prostu chciał sobie posurfować, dlatego zbombardował wioskę wietnamską. Co to koleś? No i przy okazji Martin Sheen mu tą deskę, jedną z desek podprowadził, uciekli swoją łodzią z tą deską, no i potem jest taka scena, której nie było zresztą w wersji pierwotnej, czyli w wersji kinowej, tej najkrótszej, 2,5-godzinnej. Potem bohaterowie, którzy płyną łodzią w górę rzeki wietnamskiej, po prostu słyszą, jak nad ich głowami latają helikoptery i Robert Duvall wzywa ich, żeby oddali mu deskę surfingową. Także no, to tym bardziej po prostu potęguje kuriozum tej całej sytuacji, tego chaosu, który tam panuje generalnie, jak na każdej wojnie zapewne. To jest no, taki smaczek, którego nie da się nie lubić i dobrze, że w tej wersji reżyserskiej się pokazał. Za to... Rozkoszny moment, nie zapomnę go nigdy. A za to? Za to dla mnie takim nowym, ale takim niechcianym troszeczkę była scena z Francuzami. Z kolonizatorami Wietnamu. Francuzi byli tam, jak wiadomo, obecni od wieków. No i ta scena jak gdyby była taka wyrwana z kontekstu. Mi się nie podobało, bo to był jakiś taki osobny film, gorzej zagrany, gorzej zainscenizowany i no jakoś mącący mi w tej całej opowieści. Tak? Troszeczkę... Nie zgadzam się z tobą, bo idąc tokiem myślenia kręgów piekielnych jak u Dantego, tak scena francuska była sceną kuszenia. Zaproszenia protagonisty do tego, ażeby został, zapomniał o wszystkim, oddał się w stanie rozkoszy. Kobieta, która go nęci, jest wręcz syreną. Ja to tak przynajmniej odczytuję. No ale czy ona nęci go skutecznie, bo... Niespecjalnie. Niespecjalnie, bo on ze swojej drogi... Jednak Ameryki jest silniejsza. On ze swojej drogi nie zawraca, czyli płynie dalej w poszukiwaniu pułkownika Kerca, którego po prostu ma zadanie zabić. Bo to jest adaptacja Jodła ciemności Josepha Conrada, zresztą Polaka. Taka luźna. My Polaka, ale pisana po angielsku. No cóż. W każdym razie mnie na przykład... Najbardziej interesuje postać samego pułkownika Kurca, tak? Granego przez Marlona Brando.
Granego to za dużo powiedziane, bo on jest cały czas jak gdyby ukryty w cieniu tych wszystkich swoich scen. On, nie wiem, jeżeli wchodzi w jakieś światło, to widać mu jeden profil, oko, nie wiem, jakiś kamuflaż, ale tak naprawdę samego Marlona Brando, jeżeli chodzi o twarz, widać bardzo mało. Jedna trzecia ta postać jest demoniczna. Tych ujęć to wręcz czoło, które jest owiane grozą z tego powodu, że nie widzimy tych oczodołów, nie widzimy tego spojrzenia. Gdy się ono pojawia, to ono jest pełne pasji, ale również takiego zagadkowego, takiej zagadkowej świadomości wszechrzeczy, która wręcz, no nie wiem, no ale może zabić. Twoim zdaniem to jest demon, Bóg, diabeł? Kogo on personifikuje tak naprawdę, ta postać? Wybaczyć prymitywny zwrot, ale no HGW. HGW. To znaczy, nie wiem tego. To znaczy, póki ktoś tego sam nie przeżyje, to nie może się wypowiadać, więc wolę być tak uczciwy. W każdym razie film jest niesamowicie plastyczny. Ma niesamowitą oprawę muzyczną. Wspomnijmy o The End Doorsów na samym początku, no, tak, który na końcu wprowadza tak ten klimat i no, stanowi taką klamrę, bo pojawia się też na napisach końcowych. Generalnie rzecz biorąc, film traktuje o bardzo złych czasach dla Ameryki. Tak naprawdę ogromnych przemianach kulturowych, które powstały na bazie wojny w Wietnamie, taki buntu społeczeństwa przeciwko no, śmierci własnych żołnierzy na tej wojnie, takiej trochę bezsensownej. Ten film to jest film drogi, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, traktuje o wojnie w Wietnamie, ale też traktuje o tych wszystkich zmianach, które zachodziły w społeczeństwie amerykańskim, ale nie tylko, bo na całym świecie, tak? Mówi o chaosie wojny, że tam jest kilka takich scen, kiedy główny bohater gdzieś tam w okopach zwraca się do znaczy żołnierz, który ostrzeliwuje wroga, odwraca się do niego, bo główny bohater pyta, kto tu dowodzi. A on do niego, chyba ty. To było niesamowite, to pokazuje w ogóle, no, jakim szajsem jest cała ta machina wojenna, jak to bardzo zmienia serca i umysły ludzkie. Można odczytywać ten film historycznie, można odczytywać kontekstowo, kulturowo. Ja osobiście lubię odczytywać ten film w sposób filozoficzny, bo dla mnie to jest opowieść o niczeańskiej śmierci Boga, gdy Bóg zostaje zabity przez człowieka i pozostawia po sobie te ludzkie owce, z którymi nie wiadomo co zrobić. I trochę w tym sensie jest to film uniwersalny, mi się wydaje. A dla mnie to jest film o władzy, o jej przekazywaniu, o sukcesji, o składaniu siebie jako władcy w ofierze. Zresztą pamiętasz tą ostatnią scenę, nie chcemy tutaj spoilerować, ale tam jest kontekst taki po prostu ofiarny, tak? No i właśnie, co się dzieje dalej, tak? To znaczy ten władca, który notabene bardzo wielu wydaje się, że oszalał, On jak gdyby sam spostrzega, że doszedł do jakiegoś kresu swojej drogi i tę władzę w pewnym sensie oddaje, tak? Daje szansę innemu na sukcesję. I na tym, że być może no, ten nowy rządzący zbuduje coś lepszego, a być może wręcz przeciwnie. Być może ta zmiana będzie na gorsze. No właśnie, w niektórych wersjach czasu apokalipsy pod koniec mamy wielką rozpierduchę miejsca znajdującego się w Kambodży. W ostatecznej wersji mamy jedno wielkie niedopowiedzenie, którym Francis Ford Coppola mówi: widzisz to, co chcesz zobaczyć. Albo oni wszyscy zginęli, albo pozostali przy życiu. Tylko że żadne z tych rozwiązań, jakby tak gruntownie popatrzeć, to nie jest dobre.
No dobrze, ale powiedz mi, jakbyś miał tak ocenić ten film, bo ja zerknąłem do To jest swoich. arcydzieło, to jest. Wymyka się skali. 11 na 10 wręcz. 11 na 10. Ja ten film oceniłem, zerknąłem do swoich starych ocen. 10 na 10 dałem jako właśnie no, film genialny, kultowy, ponadczasowy tak naprawdę, żywy do dziś, o okrucieństwie wojny, ale znakomicie skomponowany. Wszystkie te zdjęcia, tak, rozmach tego całego przedsięwzięcia, po prostu powinien przytłaczać, a nie przytłacza, ale po prostu cieszy oko, tak, w pewnym sensie. Radomir, pamiętasz, jak Beczek u Wojewódzkiego mówił o kinie wojennym amerykańskim, że to jest takie właśnie rozmawianie w okopach. A pamiętasz, jak w Kentucky zaliczyłem tamtą pannę? No, było zajebiście, nie? To właśnie on mówił o czasie apokalipsy. Właśnie mamy tutaj epicki rozmach, mamy humor, mamy dramat, mamy poruszające sceny, przerażające. To jest wehikuł. No i jakąś cały czas taką atmosferę odrealnienia, że to, a przecież to się działo naprawdę, tak? Ta wojna miała miejsce. Ta wojna miała miejsce, te tragedie ludzkie po prostu są namacalne. Z tym realizmem też bym nie przesadzał, ponieważ Wietnamczycy w tym filmie używają łuków, a przecież wiemy, że wykorzystywane tam były ówczesne karabiny maszynowe, najnowszy sprzęt, więc jednak, ale to wchodzi w tą malignę, taką fantasmagorię szaleństwa, takiego snu, z którego nie możemy się wybudzić. Mnie najfajniej, najbardziej w tym filmie urzeka właśnie ta droga, którą przebywają bohaterowie, tak? No bo płyną w górę rzeki, no i pokonują kolejne etapy, docierają do kolejnych jak gdyby warstw wojny, tak? I tam jest wszystko, na przykład jest taka scena kultowa z króliczkami Playboya, także no jak gdyby no z jednej strony... To jest to, co popatrzeć, to jest inna rozpusta niż we francuskim rozdziale, ale też rozpusta. Znaczy to jest piękna scena, która ten film równoważy, tak? Nadaje, znaczy równoważy w sensie takim, że dobry film to arytmia jednak, tak? Te emocje spadają, potem znowu rosną, potem jest chwila na humor, no aż do tego takiego hitchcockowskiego początku, czyli napięcie rośnie, tak? Ale tutaj jest ten utwór skomponowany konwencjonalnie, także to napięcie jest na samym końcu, takie największe. I co? 3 godziny w kinie, 3 z kawałkiem, to nie jest za dużo dla ciebie. Nie, ja po prostu płynąłem z tym filmem. Po prostu od momentu, kiedy zobaczyłem tego rozpaczającego głównego aktora Sheena, jak czeka bezustannie na tą misję, poprzez tą rozpierduchę z tym dowódcą sił powietrznych, poprzez poruszającą scenę śmierci Laurence'a Fishburne'a. Proszę Państwa, w tym filmie nawet ratują pieska. A nawet w tym filmie Martin Sheen daje radę, którego ja nigdy nie ceniłem jako aktora, a w tym filmie jest po prostu genialny. Spektrum emocji, które widzimy na jego twarzy, jest po prostu no, mega, mega niesamowite. Ten film jest piękny fotograficznie, słuchajcie, to trzeba po prostu zobaczyć, to trzeba poczuć, najlepiej na ekranie kinowym, najlepsze kino domowe tego nie zastąpi, no to operowanie dźwiękiem, tam jest wszystko po prostu dopracowane, ten film jest dopracowany prawie w każdym szczególe, bo zauważyłem teraz w tej wersji reżyserskiej parę niedoróbek, na przykład parę scen było po prostu nieostrych, parę kadrów było nieostrych. I po prostu twórcy chyba, znając wartość tych kadrów dla całej opowieści, postanowili je umieścić w tym filmie, no bo inaczej jakby ich nie było, to opowieść byłaby zaburzona, tak? Ale jest w pewnych sekwencjach nieostro. Być może to taki urok starej taśmy i starej kopii, która niby została zremasterowana, ale w taki dosyć analogowy sposób. Tam nie widać takiej ingerencji cyfrowej na full wypas, prawda?
Tak. Ten obraz jest dalej taki chropowaty, taki właśnie jak ta wojna wietnamska. Ale to myślę nadaje takiego smaku właśnie snu, takiego koszmaru sennego, że to jest tak niedopowiedziane, bo to jest tak między snem a jawą i właśnie te historie filmowe trochę są takim doświadczeniem i myślę, że w tej poetyce to się wpisuje. Tak, dla mnie znakomite są też takie aktorskie smaczki, to znaczy udział na przykład Harrisona Forda, bardzo, bardzo epizodyczny. To chyba są te czasy Gwiezdnych Wojen, kiedy Harrison Ford no, rósł. Dzisiaj wiadomo, top of the top, tak, kina hollywoodzkiego. No tak, ale ta rola jest taka... jakoś tak miło zobaczyć Harrisona Forda w tym filmie, nawet w takiej krótkiej roli. To dodaje kolorytu, smaczku i w ogóle no... Z tego miejsca bardzo... Dobrze się wpisuje w historię. Dziękuję Patrykowi Tomiczkowi, który odpowiada za dystrybucję w Resecie, że on właśnie prowadzi taką reedukację polskich kinomanów, którzy nie widzieli niektórych klasyków na ekranie kinowym. Niebawem udostępni Under the Skin. Jasne. Twórcy filmu... Wytniesz to za chwilę, bo zapomniałem. Strefy interesów. Jasne. Więc dobrze, że są tacy ludzie, którzy pokazują filmy tak jak należy. No szczególnie dobre filmy, czyli takie jak ten. No, o geniuszu Coppoli mówiliśmy już przez chwilę. Co możemy więcej powiedzieć? Razem z Michałem zapraszamy wszystkich kinomanów na Czas Apokalipsy w wersji reżyserskiej. To jest bezwzględnie pozycja obowiązkowa. Byliśmy na kanale Filmotok. Michał Hudoliński. Radomirek. Do zobaczenia w następnych odcinkach.